Siemaneczko, dzień z tej strony. Dzisiaj wejdę na ten plac zabaw za mną. Nie oczekuję zbyt wiele, bo byłem na nim przed 3 miesiącami. I no nie sądzę, że te dzieci gubią jakoś tak dużo pieniędzy. Za mną jest przedszkole, tam też jest jakiś plac zabaw zamknięty. Nie będę wchodził, tylko tutaj. Znów będę musiał zrobić taką ulepę, te składaki z tych placów zabaw. W piątek byłem godzinkę nad jeziorem, więc też tam coś wyszło. Też to dorzucę do tego filmu. Zacznę sobie od ustalenia gruntu. Jakieś czyste miejsce znaleźć, powiedzmy tu. 57. 60, no to jest gitara. I można sobie jeszcze go przestawić manualnie, wtedy będzie bardziej pozytywny. Tego skręcę na 55. Gitara. Przechodzę w tryb 4-tonowy. Jak się da, może się da. No i przechodzę do poszukiwań, do sygnału. Tu pierwszy sygnał na monetę. Może kapsel? Kto wie? Trzeba myśleć pozytywnie. Jakiś kawałek blachy. Nic nie jest nagubione. Mam pierwszy sygnał monetkowy. 10 centów. Leży jakiś czas. Rocznik 2002. Słabo tu. Drugi sygnał na amoniaka. Amoniak to nie jest. Tylko to jest zakrętka po wódce, tej małej. Znalazłem półplastikowy pierścionek, chyba. Się rozwala. Sygnał był rozwalony, ale nie na aluminium. To podniosłem. Się nadaje do wyjebania. A tak to plac pusty. Siemaneczko, dziar z tej strony. Mam godzinkę czasu, więc postanowiłem połazić sobie po jeziorku. Wpada pierwszy fant. 110 centów. Współczesne. Kapsli z 5 już wyszło. Ich nie pokazuję. Mam nadzieję, że te ujęcia z tej kamerki z głowy będą lepsze niż zwykle. Proszę. Jedna marka. No już trochę zdarta, że nawet daty nie widzę. Mennice F z tej strony jest lepsza, ale tutaj nie wiem, nie mogę dopatrzeć. Całkiem fajna znajdka, leży tu już jakiś czas. Idę dalej. Nieładny to był sygnał. Ale wpada mi coś z Niderlandów. $0.25. 69. Ja obstawiam, że to jest stop nikiel. Już mam takie. Ale w tym piasku się sama wypolerowała. Czyli moje ostatnie czyszczenie dremelem nie było takie niszczące dla tych monet, bo ta jest wypolerowana sama z siebie. Wyoblona. No ale jest moniak, ty ją trochę przeczyszczę i pójdzie.
taki ładny sygnał monetkowy. Może i nie. Może i nie. Zobaczymy. Zaczyna się ładnie, a potem tak dziwnie schodzi. Na kapsel. Ho, ho. Mam kolejną monetę w sitko. Nie trwało długo. Sygnał się dziwnie zaczynał. Dlatego, że to jest te metalowe 5 centów. Ale dziwnie się zaczynał ID, ale sygnał był w miarę taki powtarzalny, więc dźwięk podobny, przebijający. 1,5 centów obok drugiego. Siemanko wszystkim, byłem się nad jeziorem, trochę pokopać, nie nagrywałem, bo strasznie wieje, ale zobaczcie co wyszło. Zacznę od śmietnika, bo to najlepiej, już to wjebałem do reklamówki. Koszyczek zanętowy, okulara kawałek. To jest chyba jakaś część z łodzi, trzymająca, nie wiem, coś tam. Na pewno to nie są żadne kołowrotki, a tutaj są rolki do przeplatania linek, pewnie z łodzi coś. Śmieci, o tu jeszcze coś kształtnego, część kołowrotka, która jakimś cudem przyciąga, a nie, to jest głośnik, to nie jest kołowrotek, to jest głośnik z magnesem. I to by było z tego. Ja poszedłem jeszcze 10 minut przed końcem na głębszą wodę i wylazł mi taki dziad. Ten też wylazł, ale to już jest chyba miedziane. I to jest złotko. Tutaj ma próbę 750. Może wkleję zdjęcie tej próby. No przepiękna po prostu. Przepiękne i moje. I tu też są bicie. Cieszyłem się jak głupi. No ale co, jak wieje cały czas w plecy, a ja nie chcę, żeby mi to takie te filmy wychodziły beznadziejne. I co, kto został do końca, tym wie co było. Nachodziłem się 2 godzinki może. Spadam do roboty, już zaraz spóźnię. Z tego wszystkiego zapomniałem dodać, że jeszcze było 50 centów. No ale co tam 50 centów, jak jest złoto. Dzięki za oglądanie, nara! Thank you.